obydwoje osiągnęli niesamowity poziom, osiągnęli poziom światowy, rozpoznawalność światową i są samą marką w sobie. To, co pozostawiają po sobie i dziedzictwo, jakie pozostawiają, będzie jeszcze przez wiele, wiele, wiele lat niezapomniane. Niestety ciężki wypadek sprawił, że troszeczkę o nim zapomnieliśmy, ale rzeczy, które osiągnął w swojej dyscyplinie, są niepodważalne. Napisał do mnie Bagieta. Miał wypadek. Wypadek miał? To nie było potknięcie się, przewrócenie, było to bezwładne osunięcie się na ziemię. No, na pewno dla każdego sportu, dla promocji boksu, dla promocji MMA ta walka jakiś sens ma. Myślę, że to jest śmieszne. Ale bym chciał, żeby wygrał Krystian. Z punktu widzenia biznesowego to chyba każdy wie, że chyba to będzie jedna z największych, bardziej dochodowych walk. Trener powiedział, że przekształci mi kadnet MMA na kadnet siłowni, że mam wbijać na siłownię, robić nogi, bo ty go w stójce wykończyć psychicznie. Już dawno zaakceptowałem drogę do samozniszczenia.